Kluczowy kot. To gdzieś tu jest, na pewno. Nie do wiary. Przed chwilą miałem w ręku ten laseroskop. Tego szukasz? Dzięki. Mogłabyś go odpalić? Pewnie. To wygląda na spalony inicjator. Raczej na zapchany turbozawór. Wystarczy tylko trochę... Powinien się tym zająć fachowiec. Jestem strażnikiem. Naprawiam i bronię, pamiętasz? To już tradycja. Pik, super klucz. Co to było, Bob? Czai się tu coś złego. Czuję to. Czuję. Poszukuję mistrza kodu Talona. W procesorze centralnym nie ma nikogo takiego. Talon, wysłannik, wielki Talon siódmego bractwa. Daj spokój. Nie jestem głupcem, stary duszku. Talon jest tutaj. Uwaga! Uruchom wszystkie zabezpieczenia. Tędy, piesku. Znam świetne miejsce, gdzie na pewno znajdziemy części do mojego powietrznego go-karta. Co tam przetwarzasz, Frisket? Był znak, nie ma znaku. Chodźmy. Miasto śmieci. Popatrz na te rzeczy. To musi być prywatny składzik staruszka Pearsona. Ekstra. Spójrz. Kto to mógł wyrzucić? Coś takiego. Odjazdowy dźwięk. Hej, Frisket, a ty dokąd? Co tam masz, piesku? Brawo, Frisket. To posłuży jako stabilizator do mojego gokarta. Raczej nie, chłopcze. Zostaw to, ty stary kundlu. Włamanie i kradzież to poważne przestępstwa. Ale my szukaliśmy tylko... Spójrz na ten bałagan. Mogliście coś zepsuć albo się skaleczyć. Posprzątamy tu, obiecuję. Uwaga, wszyscy mieszkańcy procesora centralnego. Dokładnie wysłuchajcie moich słów. Wszystko w porządku? Wyglądasz, jakbyś połknął wirusa. Mieszkańcy procesora centralnego, przebywa wśród was mistrz kodu o imieniu Talon. Poszukuję go. Ukaż się, Talon, a nie uszkodzę procesora centralnego. Uszkodzić procesor centralny? Raczej nie. Jest Bob. On będzie wiedział, co zrobić.
Dobra, intruzie. Przede wszystkim uwolnij mojego przyjaciela. I to już. Jak sobie życzysz. Ty nie jesteś talonem. Jesteś strażnikiem. A ty jesteś mistrzem kodu. Z super sieci. Nie. Masz szczęście. Pochodzę z sieci. Jeżeli naprawdę chcesz ochronić swoich przyjaciół, przyprowadź do mnie talona. W procesorze centralnym nie ma żadnego talona. Nie cierpię tego. Pik, lotnia! Dobra, sam tego chciałeś. Hej, co zrobiłeś z Pikiem? Skoro odmawiasz przyprowadzenia talona, znajdę go sam. Nawet jeśli to oznacza rozebranie procesora centralnego sektor po sektorze. Bob, dobrze się czujesz? Nie. A z tego, co widzę, z procesorem centralnym też jest kiepsko. Potrzebujemy więcej środków transportu. Wszystko, co lata, jest w ruchu, panno Matrix. Nie zupełnie. Tonący brzytwy się chwyta. Panna Matrix? Cóż za cudowne najście. Chodzi wyłącznie o interesy, Megabajcie. Doprawdy mów. Proponujesz mi współpracę? Raczej nie. Chcę pożyczyć jakieś środki transportu. Przykro mi, ale to nie jest radiotaksi, zwłaszcza w tych okolicznościach. Ale nie proś mnie o przysługi. Mistrzowie kodu i wirusy mają, jakby to ująć, nieprzyjemną przeszłość. Życzę szczęścia. Przyda się wam. Wszystko jest teraz w rękach Boba. Tak jak przypuszczałem. No więc, co to jest? Może to zabójczy dla strażników, pochłaniający energię wirus mistrzów kodu? Coś, co będzie się reprodukować, aż zawładnie całym ciałem Boba. Nie mamy tyle szczęścia. Jak to? Z takim wirusem moglibyśmy sobie poradzić. To, z czym mamy do czynienia, to bardzo wysokiej gęstości mechanizm czasowy bliskiego pola. Świetnie. Możemy się tego pozbyć? Niestety nie. Tylko mistrz kodu może to zdjąć. Tylko mistrz kodu? No to mega klapa. Bez Pika możemy się pożegnać z naszymi bitmapami. Dzięki. Przepraszam, Bob. Widziałem tego mistrza kodu w akcji. Jest niesamowity. I nie spocznie, póki nie dostanie tego, po co przybył. Mam wrażenie, że nie mówisz mi wszystkiego. Chodź ze mną. Zostań tu, Enzo. Hej, co to za tajemnica? Mistrzowie kodu to wewnątrzsystemowi eliminatorzy, silni i doskonale wyszkoleni. Tak, uczyliśmy się o nich w trakcie programowania strażników, ale nigdy nie spotkałem ich w superkomputerze. Sieją postrach w sieci, a nawet w super sieci. Kasują, niszczą i wymazują wszystkich i wszystko, za co im zapłacono. A kim jest ten Talon i co robi w procesorze centralnym? Na długo przed twoim przybyciem zjawił się w procesorze centralnym, szukając azylu. Dałeś schronienie mistrzowi kodu? Zmienił swoje imię i od tamtego czasu mieszka wśród nas w zgodzie. No więc kim on jest? Nie mogę ci tego powiedzieć, młody Bobie. Złożyłem przysięgę milczenia. Muszę wymyślić jakiś sposób rozbrojenia tego intruza.
Jego broń, elektrolaska Gibsona, jest zabójcza. Elektrolaska, oczywiście, to nie mogło być prostsze. Nano, mistrz kodu. Ostrzegałem cię już, czym grozi włamanie. Talon, to ty. A tobie przepalił się twój procesorek. A teraz zmykaj stąd, albo... Albo co? Porazisz mnie swoją elektrolaską Gibsona? A co ty możesz wiedzieć o elektrolaskach Gibsona? Wiem, że masz jedną z nich, zupełnie jak ten intruz, i że jej użyjesz, nim cały procesor centralny zamieni się w popiół. Nie mogę. Gdy wycofałem się z bractwa, złożyłem przysięgę, że już nigdy nie wykasuję żadnej żywej istoty. Ale możesz to zrobić, musisz. Masz elektrolaskę. Wiesz, jak jej użyć. Byłeś przecież mistrzem kodu. Nie słyszałeś? Moja odpowiedź brzmi... Halo? Procesor centralny do pana Pearsona. Spotkałem się ze zdecydowaną odmową. Koniec programu. Brak zasilania. Koniec i wylogowanie się. Format nie do odzyskania. Ucieczka nie... Powiedziałem nie. Cofam wszystko, co powiedziałem. Nigdy nie byłeś mistrzem kodu. Jesteś tylko tchórzliwym, starym binomem. Ani słowa. A to co? Ładny rzut, niestety. Przynajmniej jesteś wytrwały, strażniku. Zawsze można próbować, prawda? No tak, obawiam się jednak, że będę teraz musiał cię wykasować. Uwaga, przybywa gra. Uwaga, przybywa gra. Co to jest ta gra? Moc. Większa nawet od twojej. Jak jakaś tam gra może być potężniejsza od mistrza kodu? Już myślałem, że nie zapytasz. Pozwolisz? Nie zostało dużo czasu. Musimy się dostać do środka sześcianu gry, zanim opadnie. Wtedy pokażesz mi tę moc? O tak. Ląduje w pustym sektorze. Będziemy sami. Wkrótce pokażę ci moc. Doskonale. Żeby się tylko udało. Nie rozumiem. Po co włączać intruza do gry? Pomagając użytkownikowi wygrać, Bob zneutralizuje intruza. Zneutralizuje intruza? Ale to oznacza... Gra na dzikim zachodzie. Może być? Gdzie jest ta moc? Zobaczysz. Ale najpierw usuń ten mechanizm czasowy. Moja broń jest tu bezużyteczna. Moja też. Zobaczymy, co nam przyniesie ta gra. Reboot! Dziwne. Nie zatrzyma się. A my musimy wsiąść. Rozumiesz? Jaki jest cel tej gry? Dojechać przed użytkownikiem do następnej stacji. W takim razie mi nie przeszkadzaj.
Muszę pomóc użytkownikowi. Zawsze jest ten pierwszy raz. Kto prowadzi tę lokomotywę? Chyba już ci mówiłem. Patrz! Spójrz, co narobiłeś. Przegraliśmy. Tak, jaka szkoda. Jakie są konsekwencje przegranej? Całkowite wykasowanie. Raz, dwa. Teraz pozostało nam tylko czekać. Będę tęsknił za tymi grami i moimi przyjaciółmi. Poświęciłbyś dla nich życie? Tak, taka jest tradycja. Ratunku! Enzo! Przegrałeś. Nie mogę w to uwierzyć, Enzo. Dlaczego przyłączyłeś się do gry? Nie wiesz, co starałem się zrobić? Ale Bob... Staruszek Pearson jest Talionem? Mistrzem kodu? Dołączyłem do gry, żeby ci o tym powiedzieć. Więc jednak do tego doszło. Czy ty jesteś Talonem? Mistrzem kodu? Jestem tym, którego szukasz. Ja, Lens Rozważny. Lens Niszczyciel. Wielki Lens Bractwa 60 sekund. Wyzywam cię, bracie Talonie, na wielki pojedynek. Odmawiam. Odszedłem z Bractwa na długi czas przed twoim poczęciem. Możesz powiedzieć mistrzom Bractwa, że wypadłem z obiegu. Nie. Ten, kto zostanie mistrzem kodu, jest nim już zawsze. Nikt nie odchodzi z Bractwa. To tradycja. To tak wygląda zmiana kodu. Alfanumerycznie, nie mogę na to pozwolić. Zejdź mi z drogi, strażniku. Najpierw będziesz musiał wykończyć mnie. Mnie też. I mnie.
Chcecie przez to powiedzieć, że ten stary binom jest dla was tak ważny, że oddalibyście za niego swoje kody? Tak. Nazwij to tradycją procesora centralnego. W całej sieci nigdy nie miałem do czynienia z tak uderzającym przejawem przyjaźni, szlachetności. Niech od tego dnia będzie wszystkim wiadome, że ta Luna już nie ma. To właśnie powiem bractwu. Wiedziałem, że ci się uda. Nie mogę uwierzyć, że jesteś... Przybij piątkę. Co wy próbujecie zrobić? Sprawić, żeby stary człowiek się rozchorował? Dajcie mi spokój.